imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, za chwilę rozpocznie się msza święta, która też rozpoczyna Dzień Jedności Kaszubów, ale pamiętajmy, dzisiaj jest Niedziela Palmowa, dlatego teraz poświęcimy te gałązki, które przypominają o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc...
Księże Proboszczu. Dzisu w ta niedzela przejechale kaszebi do Bojana nie leno z palmuma, ale tyś z akordeonoma. Chceme przebuciec wsześcim, chceme, żeby wszyscy wiedzieli, że kaszebi tu na Płemierzu są łed wieków. Tymu mu służyć z istniowi z inzeni. Zacinumy jak w jedną mszą świętą. Dzisu w ta niedzela palmwewu zagrują na akordeonach jedno z najważniejszych kaszepści piesni, hymn kaszepści. Bałe czasy, kiedy kaszebi zagranie tego hymnu i śpiewanie jego słów byle tampiony. Ale uparti kaszebi wetrwele. I dzisu w ta palmwewu niedzela, kiedy w kwestele śpiewamy Chrystus Bogiem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam, kaszebi na akordeonach zagrają. Nigdy do zguby nie przyjdą kaszebę, mecz im umę z błegem. I niech bądze tak w jedno. Prosimy ksandza prałata, ksandza proboszcza, łełet prawienim prze święty. Modlimy się. To jest msza święta koncelebrowana. Ksiądz Dziekon sprawuje ją zgodnie z prośbą przed chwilą wyrażoną w intencjach związanych z Dniem Jedności Kaszub. Ja natomiast modlę się o łaskę nieba dla świętej pamięci Marka i Korneliusza Treder. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiły, że nas Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi budzą moje uchwy, żeby jem słychał tak, jak ucień. Pun Bóg mnie łetem kusie, a joso nie łeprzecił, ani nie copnął. Pledł wiem mój krzep tima, co mnie bile, i moje lica tima, co rwele mnie broda. Jo nie zastawił mojej twarzy przed zniewogama i łeplewaniem. Pun Bóg mnie wspomogo, dlote na te wyrąpinę jo jem niewraźlewy. Moja twarz sasta twardo jak kam. I ja wiem, że nie mda zawstedzony. To jest słowo Boże.
śmiałe błysy. W siedce, co zdrzuł na mnie, wekrzywia ją wardzi, płetrząsiwa ją głową. Łen zawierzył panu, kłe niech głewę bawi, niech się głewerwie, ziele głę miłuje. Błezie mój, błezie, ciemły śmiałe błysyły, błe łyrma psów miałe tecie, łeb krążziwy mnie gromada zlecińców, przecidle ranse i nodzi młeje, nie młega płeliciec w sierci młeje gnete. Błezie mój, błezie, ciemny śmiałe błysk. Moje ruch na płemidze sedzelu i kawel ciskają łe moja seknia. Awe, panie, nie stójce z daleka. Wejesce moją płemłecą, płespice sa zretenka. Błezie mój, błezie, ciemły śmiałe błysył. Jem dam głosy wasie miono swoim bracinom, i mną was chwylił westrzód zgromadzeni. Chwyl ta pana was, obłejta są jegłe, bójta sa głe w sieci plemiona Izraela. Błezie mój, błezie, ciemu śmiał. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipianów. Bracinowie, Chrystus, choć był w błezi staturze, nie we zwesku leźno, te żeby bec na rówieni z błega, le poniżył są siebie, przejął statura słudzi i stał sa tacim jak noledze. A wedle powierzchni postaci wykozył sa człowieka. Uniżył sam siebie i stał się usłyszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go nad wszystko wezwyskił i obdarzył go miona ponad wszelaki miono, żeby na miono Jezusa zdziało się każdy kolano istotów niebieskich i ziemskich i podziemnych. I żeby każdy język weznył, że Jezus Chrystus jest Pana. Na chwała Boga Ojca. To jest słowo Boże. Śmierce i była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg go nad siedkę wewesił i obdarzył go miona ponad wszelaki miono.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza króla. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: i do zirume, jak nasi dumni mieszkańcy tej ziemi. 25 lat temu, jak i przeszedł do Cielna, jegedył na kolędze czy w biurze parafialnym, ze wszyscy ma płekasie pskły. Tereblus z niechterny ma, we większość to sum lece z miasta. Błegły zanka, że je zrzesieni kasiepski pomierści, parte, klube, ile to je ledzy, to je młec. Me święte je medzys, zin jedno te kasiepu. Co sa ty dzieje? My słyszec wielgimy znacieni. I to my wielgi znacieni. Ty nic nie jest przetrywkły. Ty nic nie jest przetrywkły. To uroczysty wprowadzeni staniców do kwestła, to i oddanie szacunkły wama. Bo petyma stanicama wajesta. Petyma stanicama do tych staniców wany leżyta. My jesme, my nie leżimy. Wsia święty, płeka siebie, wszystko rozpłacinają modlitwą. Przemarsz płem się do hale spertowy, to je płeki za ni, że nas je wiele, że my chcemy w grepie bec, i zgodno rzec. Zędzeni sateli grających akordionistów, to je płetyzani, że meka siebie mumę talent. To dobrze, że we nas kasiebach belno gydele papieże. Grzegorz Cewiunty, te są z 238 roku wspominył we naszych kasiepskich książantach. A święty papież Jan Paweł Dredzi w Gdyni gidł do kasiebów, je tam był i je tocił. Wiem, że kaszubi zawsze byli i pozostali wierni Kościołowi. Drodzy bracia i siostry kaszubi, strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości. Tyle papież. Kasiebi sum, robotny, wierzący i praktykujący. Bo kto je wierzący, a nie je praktykujący, to jakby żył, a nie oddychał. Jedom jednego kasieba za wzór. Wiedź go kasieba,
ksandza Leona Hejke, który był poświęcony łąści rok 2015. Ksiądz doktor Leon Hejke, urodzony w Czyżni, w parafii Cielno, w Pływice Wejherowskim, był w karnie kasiebologu w seminarium duchownym w Pelplinie. To był poeta, dziejorzow, szkolny młodzezne. Był z pielgrzymkama na Kalwarii Wejrowści. Mam? Mogłaby pana córka tam pomachać na nich? A nie pomachać. O, super, jeszcze. A możesz się tam patrzeć. Aniu, Ania, tak? Tam. Ania? Aniu, tam patrz. Buziaczka im prześlij. No i pomachaj jeszcze. I buziak jeszcze raz. Jeszcze raz buziaka. Super. A tam możesz w ich stronę patrzeć, wiesz, Aniu? No tam patrz. I teraz jeszcze raz machamy i buziak. Buziaka. No, wyślij buziaka. Jest także szczelna Zrzeszenia Kasiów Skopowolskiego z Warszawy.
Zabieg do soli Belenia, powiedzmy Strzelno, Krokowa, Wejrowo, Słepsk, Żupowo, Kwerbudę, Gdynia, Przelecie, no wielkie brawa! Wielkie brawa! Kolejnice, czekam w końcu z Rzeczyki Sławy, z Wyspolarza, z Sobrego Miłoszku, jest Rzeczyki Spójca z Rama, jest Sądra. Świadować do gminy Siemut. Witam wszyscy kluby, stowarzyszenia, strażaków przede wszystkim, ci co dbają o nasze bezpieczeństwo. Myślę, że KGW, że on się tam dbo. Z nama jest naczelny strażak województwa pomorskiego, pan Andrzej Ruszkowski, jego zastępców jest powiatu. My dziś możemy śmiało rzec, że jesteśmy tą stolicą Kasiebów. Ale my przede wszystkim pozdrawiamy tych jeszcze, bo w gminie Siemut pierwszy raz. Ci, co nas czują, mogą wysyłać SMS-e i żeby zerknęli na naszą stronę internetową. W tej chwili nas widzą na naszej stronie internetowej. My jesteśmy na żywo, czyli jesteśmy online. Także mogą z nami też świętować. Bojono gmina Siemut. Gmina Siemut żyje Kasiewizną. Cała rada gminy, siłtu się wszyscy mieszkańcowie, szkołę, dyrektorze. To jest richtig kasiebsko gmina. Już trzeba wszystkim udanych zabawy, udanych spotkań, udanych rozmaitych, można to pogadać, ja myślę, nie jeden tu co z płetko, z jednym co od lat my się co nie widzę, ale pamiętaj jeszcze, że dziś musimy rekord pobić, także dzwoń ta po tych akordeonistów wszystkich. Akordeony są też przyrychtowane. Życzymy wszystkiego dobrego, dziś w tej gminie, ale zapraszamy na przyszłość do gminy Siemut, gdzie my jesteśmy blisko Trójmiasta, tego rdzenia, blisko Gdyni, przepraszam, blisko Gdyńska. Dziś całe Pomorze są mocno jednoczy. My jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego rdzenia i myślę, że są pan marszałek, on nas też nigdy nie zaboci. Mamy ministra, który pod tym względem kulturalnym, myślę, że też tu wądzę o nas wiele pamiętył, a tak oficjalnie mogę rzec, że projekt na biblioteki złożony. Wszystkich serdecznie witamy w Bojonie. Wielkie brawa! Wójt gminy Siemut, Ryszard Karpewski. Własny starosta Wejrowski Łepowiete, Gabriela Lisius. Witam waj na tej pięknej ziemi Wejrowski, tu w Bojonie. Wszyscy Kaszebów, od Nordy aż na południe. I życzę wam, a wszystkiego dobrego, niech to będzie dobry czas spędzony tu w Bojanie. Wielkie brawa! Marszałek Pomorskiego Województwa Mieczysław Struk. Panie marszałku, Kaszebi wie... Tej ziemi, tego narodu, byśmy razem czuli jedność zarówno w polskich wielkich miastach, jak i też w mniejszych ośrodkach. Bardzo serdecznie dziękuję za organizację panu Ryszardowi Kalkowskiemu tego wspaniałego dnia. My jesteśmy z sąsiedniej gminy, ale ja mieszkam tak w linii prostej, 1,5 kilometra stąd, więc w zasadzie jesteśmy jednością także w bardzo takim wymiernym wymiarze. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i mieszkańców Gdyni. Bardzo, pani to taka to mnie stawiła w Przednik zażywa. Zdecydowanie, że po prostu kolega Wojt zaczyna i zabawa. Nie? To Zaraz damy dalej.
zestawy z bułką i ketchup. Najlepiej tam, bo właśnie muszę obracać. Bardzo serdecznie. Do dzieła. Wielkie brawa!
Państwa prosić trochę niżej, tak żeby orkiestra widza swojego dyrygenta. I widzę akordeonistę. Gdzie on jest? Akordeonowa orkiestra pod batutą Pawła Nowaka zagra prawie 3/4, ale teraz to co najważniejsze, czy rekord Polski jest pobity. Szanowni Państwo, taki werbel powinien być teraz w tle. Jest nas łącznie
371. Zanim zagramy jeszcze... Marcin się nie zarejestrował, zaraz się zapisze. 372! Ale wójt mówi, że nie gra. Wiecie, który? To ja bardzo serdecznie chciałem właśnie wójtowi podziękować za przygarnięcie nas, akordeonistów, do gminy Szemud, do Bojana. Gratulujemy pięknego obiektu. Dziękuję wszystkim akordeonistom, akordeonistkom, którzy przyjechali, zwłaszcza tym, którzy przyjechali z daleka, z Żywca, z Wielkopolski, z Mazowsza, z Podlasia, no i oczywiście z całych. Gramy w centrum, jak my są. Każdy akordeonista zna to tonację. Uwaga! Brawa, a największe brawa dla większości akordeonistów i tych, którzy tu bile te brawa przede wszystkim. Wielkie brawa, pokaż tak, jak chciałbym te bije, to brawo. Wielkie brawa. To jest dla tych... To nie jest młodszy, no chyba, nie? To jest generalnie dla najmłodszy. Wielkie brawa, a ty dla nas starszy, Paweł Nowak. Bruno Szpica, 92 lata, proszę bardzo. On to pyta się o zagrać. Dobrze. On go to ja. On był zagrał na harmonice, zaraz pokusimy jeszcze. Thank you.
dziesięcioleciu tego nie było. Chcieliśmy zorganizować, to się udało. Rekord został dobity. Oprócz tego jeszcze mamy dzisiaj gwiazdę na tym ogrodku, który z nami wspólnie tutaj bił ten rekord. To jest taki punkt kulminacyjny tego spotkania Dnia Jedności Kaszubów. Thank you.